trampu mocno wychodzisz, wiesz? Boję się, że dmuchniesz mocniej.
Thank you.
chrześcijańskich, nawet trochę takich rootsowych, wiesz, takich zapętlonych motywów powtarzalnych i pierwotnych. O, to dokładnie jak ja. No, no, a jednak jest ta fantastyka i wiesz, i te dźwięki takie, wiesz, space'owe, kosmiczne trochę, czyli w sumie takie połączenie współczesności z jakimiś takimi głębokimi korzeniami. Jak ktoś oglądał Prometeusza, no to stary, wiesz, inżynierowie i tak dalej, kosmos, przylecieli na Ziemię dopiero. Przenikanie się takich dwóch światów, nie? To co wam daje właśnie te elektroniczne spektrum dźwiękowe? Co nam daje w muzyce? No. Takie te możliwości większe. No, na pewno to powoduje, że jest pełniej. Że mimo tego, że gramy we dwoje, to we dwójkę, to możemy, to potrafimy wypełnić przestrzeń ten nie tylko muzyczną, ale też w zależności od miejsca, w którym gramy. Że jednak mimo, że skład wskazywałby na to, że zespół jest kameralny, to jednak brzmienie w ogóle nie świadczy. No tak, jest mega pełne. Ja też tutaj właśnie byłam tego. Tak, jest wszystko, jest takie szerokie spektrum. No ja tak zadałam to pytanie, ale w sumie no, już wydaje się, że odpowiedziałeś przed chwilą na nie właśnie, że jest... Jakby pełnia brzmienia. Tak, dużo barw, prawda? Tak, ja patrzę właśnie na muzykę bardzo pod kątem barwy, ale właśnie no tutaj się odbył teraz taki... No, trochę performance przy okazji waszej próby, przed waszym koncertem i właśnie miałam okazję się inspirować waszą muzyką, malując obraz. I dla mnie ta muzyka właśnie, nie dość, że miała dużo barw i to bardzo lubię i tutaj może nie ma tak dużo barw, bo w jakimś momencie zdecydowałam, że po prostu będzie to ograniczona paleta. No, to był proces. Najpierw było więcej figuratywności postaci, później bardziej właśnie taka faktura się pojawiła i tak pomyślałam, że właśnie też wasza muzyka jest ciekawa pod względem faktury, no i rytmu, że to są takie właśnie barwa, faktura, rytm. A co dla was jest, nie wiem, w muzyce, jak ją tworzycie, jak improwizujecie, takim, co wam daje najwięcej frajdy? Pewnie nie da się tego oddzielić, ale nie wiem, nie każdy ma jakieś takie swoje właśnie... No ale totalnie trafiłaś z fakturą i z rytmem, to są dwie rzeczy, które jakby chyba najbardziej nam pasują, odpowiadają i najbardziej wykorzystujemy te rzeczy. Też na nich opieramy nasze kompozycje. Czasami z jednego schematu rytmicznego, czy nawet takiego, który da się zapętlić i powoduje, że to jest takie mantryczne. Transowe trochę. Sensowe. Więc jakby te też są te powtarzalności. Tak, tak. Patrzę coraz więcej rzeczy tutaj odkrywam. Ale też super dobrałeś kolory. Tak, pod względem brzmienia, bo to raczej staram się być tak cool, być chłodny w tym celu. Mimo tej pustyni całej i ten, tak, to dokładnie. Jednak muzycznie tak, totalnie barwy jest tonowane też, nie? Także w ogóle trafione. Ja też mam wrażenie, że ja lubię bardzo jasne dźwięki, tak jak właśnie, nie wiem, trąbki, czy właśnie te później z... Syntezatory modularne, prawda? Tak. To one też tworzą, więc niby to były takie jasne te dźwięki, ale one też były o takim jednak zimnym, bym powiedziała, tak, zabarwieniem, prawda? Tak. Sople lodu. No, gdzieś to się tak kotłuje, tam bulgocze trochę, takie bardziej bym jednak w kolorze ciemnym, to ja to tak słyszę. Ale też miałam też takie wrażenie, jak się wchodziły właśnie takie niskie, ja rzadko używam czerni i przyznam szczerze, że brakowało mi, szukałam, jak to stworzyć najciemniejszy kolor, i wyszły takie mrozy, bo nie miałam po prostu czarnej farby jakoś w tym zestawie, bo po prostu mało jej używam. A to co to są te, bo mi się wydawało, że to jest czarne. No. Wiesz, bo w zestawieniu to tak może wygląda, ale to są zmieszane takie jakieś ciemne błęki. Brąz, tak, no generalnie... Z tym czerwony chyba. Tak, te łamane... Dlatego może nie zawsze mam czarny, no bo tak naprawdę ciemny kolor można stworzyć z podstawowych kolorów z brązu, jak się zmierza, prawda? Ale takiego głębokiego tonu nie dało się uzyskać. No, ja w ogóle jestem bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że miałam okazję tutaj uczestniczyć. Przedstawcie się proszę. Bo... Sławek Koryzno, perkusja. Emil Miszk, trąbka. Zespół Bled. Właśnie, Bled, pustynia. No. Mieliście, tutaj przed chwilą właśnie odbył się ten performance. O co jeszcze mogę zapytać? Nie wiem, kurde, nie wiem, może coś jeszcze chcecie dodać od siebie. Nie, jak wam się tutaj grało w ogóle w tej przestrzeni takiej? No, akustyka jest dość trudna tego pomieszczenia, ale co się okazało potem na nagraniu, bo jednak to rejestrujemy, nie
będzie retransmisja tego. Bardzo fajnie ten ambient, który tutaj się gdzieś tworzy, wypełnia tę przestrzeń, nie? No właśnie, wiem co mi jeszcze tutaj wpadło, że właśnie ta wasza muzyka jest taka bardzo abstrakcyjna. Można powiedzieć, że każda muzyka jest abstrakcją, no bo po prostu nie jest taka konkretna, ale jednak taka muzyka bardziej odwołująca się do tradycyjnego jazzu jednak bazuje na melodii, czy w jakiejś opowieści, narracji i to jest takie ustrukturyzowane. Jaka jest struktura u was? Czy to jest takie właśnie bardzo płynne, czy... No powiem ci, że to co powiedziałeś, że właśnie, że w takiej tradycyjnej muzyce jazzowej jest struktura, jest melodia, jest... U nas jest dokładnie to samo, tak naprawdę. Tylko oczywiście operujemy innymi środkami. Prostszymi, no czasami tak. Harmonicznie na pewno jest to bardziej prostsza muzyka. No, prostsze w sensie tak jakbyśmy rozkładali coś na czynniki pierwsze, prawda? Żeby tak jak mówiliście znaczy, o tych pierwotnych... Prostsze w kontekście pierwotnym. No właśnie, tak, o czymś takim, nie, że nieskomplikowanym, prawda? Tak, to na pewno, no. Ale staram się też przemycać pewne patenty rytmiczne, skomplikowane. I również w innych metrach. No właśnie, ten jakoś... rytm jest bardzo... Taki jeden utwór, który słyszałeś, taki dość skomplikowany, taki, który gramy sauté, czysta trąbka akustyczna i bęben bez żadnych tych dodatków. No to jest mega jakby rytmicznie zawiły, skomplikowany. Tak, no logicznie też nie jest to jakieś... No tak. Proste. Tak, właśnie proste chyba nie chciałam tego użyć właśnie w znaczeniu, że łatwe, tylko po prostu takie, jasne. Że nie wiem jakby to powiedzieć, właśnie takie... Że nieskomplikowane. Takie bardziej właśnie takie uniwersalne, nie wiem, tak, no tak jakbym ja układała obraz z kwadratów, a nie z jakichś form takich, które dają, że to jest człowiek, prawda? Takimi bardziej abstrakcyjnymi symbolami. No i takimi pierwotnymi, tak jak powiedziałaś, w sumie tak, to się by zgadzało. No dobra, no to super, dziękuję w takim razie za... Ja w ogóle nie wiedziałem, że to się nagrywa na początku, tak sobie zaczęliśmy gadać, dobrze. Zobaczymy, że się nagrało. Dzięki. Ale mega, w ogóle fajnie było podczas tej rozmowy.